Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy sobie robić pyszne schabiki, ale schabiki będziemy sobie dusić z kapustą. Będziemy to robić wszystko w jednym garku. Dodamy tutaj wiele naprawdę smakowitych pyszności, także zapraszam na film, bo potrawa będzie naprawdę przepyszna. Mięsko będzie kruchutkie, soczyste. Zapraszam na film. Ale od czego zaczynamy? Tutaj mam przygotowane kilka takich schabów około 1,5 cm do 2 cm. Mamy tutaj dokładnie 6 sztuk i na takie 6 sztuk potrzebujemy pół główki kapusty. Schaby oczywiście mam tutaj opłukane zimną wodą, wysuszyłem sobie ręcznikami. I od czego musimy zacząć? No, w pierwszej kolejności musimy sobie przygotować mięso. Musimy sobie teraz przygotować miskę i zamarynujemy sobie schaby. Przekładam sobie wszystkie schaby tutaj do naczynia, w którym będziemy to marynować. Nie będziemy tutaj dużo kombinować z przyprawami. Co tutaj dodamy? W pierwszej kolejności zaczniemy od obowiązkowej musztardy. Musztarda może być łagodna, może być ostra, tu już tutaj wszystko jest dowolne. Tej musztardy daję tutaj około 3 takie czubate łyżeczki. Teraz proszę zobaczyć, mam tutaj jeszcze czosnek, który robiłem w ziołach i w oliwie. To jest ten sam czosnek, który Wam prezentowałem na kanale Robimy Własne Przetwory. Wrzucam tutaj 5-6 takich ząbków czosnku. Mam tutaj też trochę przypraw na spodzie, więc tych przypraw też możemy tutaj trochę dodać. I równie dobrze dodajemy też tutaj tą oliwę, którą tutaj mamy. 2-3 takie łyżeczki tej oliwy możemy tutaj śmiało wlać. Super, trochę jeszcze zostało, przyda się później do czegoś innego. Teraz ocet. Jaki ocet? Ocet jabłkowy, ocet z kwiatów czarnego bzu. No jaki macie domowy ocet, taki tutaj dodajecie. Octu dam tutaj 3 takie łyżeczki. Nawet dam 4, czyli w sumie to będą prawie takie 2 duże łyżki. Trochę więcej się wlało. Super. Ocet mamy dodany. I teraz, co tutaj jeszcze dodam? Myślę, że na te 6 kawałków schaba jedna łyżeczka soli w zupełności wystarczy. Odrobina pieprzu. Z pieprzem to już oczywiście każdy tutaj robi do smaku. Ja tutaj dam 2 takie małe szczypty. I to będzie wszystko. Żadnych innych przypraw nie dajemy, no bo mieliśmy tutaj przyprawy razem z tym czosnkiem, z tą oliwą. I teraz musimy to wszystko tutaj dobrze ze sobą przemieszać. Możemy sobie rozgnieść czosnek. On w tej oliwie jest taki bardzo mięciutki. Nie musimy go kroić. Proszę bardzo, widzicie? Wystarczy, że go tak w palcach sobie rozgnieciemy. I z tym wszystkim tutaj to teraz dobrze przemieszamy. I za chwilę zaczniemy przygotowywać sobie kapustę. Pozostałe składniki, nie musimy tego długo marynować. Poleży to sobie kilkanaście minut i też będzie pyszne. Ja mam mięso przygotowane, odstawiam na bok i zabieramy się za kapustę. A kapustę musimy sobie poszatkować. Mam już tutaj połówkę przekrojoną jeszcze raz na pół. I siekamy sobie kapustę, czy tam szatkujemy. Nie musimy tego robić naprawdę bardzo drobno. Jak tak sobie pokroimy kapustę, będzie w zupełności idealnie. Proszę Państwa, kapusta przygotowana. Odstawiamy sobie na bok. Mięso też już tutaj odstawię jeszcze na bok i teraz pokażę Wam, co jeszcze będziemy potrzebować. Kilka suszonych śliwek, jedno jabłko, trochę będziemy potrzebować masła i bardzo ważny składnik, sok. No w moim przypadku jest to sok jabłkowy, taki domowej roboty, proszę zobaczyć, on jest bardzo gęsty. I teraz tak, co musimy zrobić? Śliwki mam z pestką, więc musimy sobie tutaj oddzielić je od pestki. Jabłko pokroimy sobie w takie plastry, nie za grube, nie za cienkie, myślę, że takie kilku milimetrowe, proszę bardzo. A ile damy masła, ile damy soku, to za chwilę. I proszę bardzo, i śliwki, i jabłko mam przygotowane. I tutaj, jak widzicie, mam już przygotowany garnek. Dobrze byłoby, żeby garnek był wysoki, bo tutaj zrobimy sobie dwie warstwy, to mięso podzielimy sobie na pół. Masła tutaj dałem, jak widzicie, na cały spód, kilka takich plastrów, proszę zobaczyć, takiej mniej więcej grubości. Coś mniej więcej jak kroiliśmy sobie jabłko. I teraz tak, jak już mamy masło na spodzie, wrzucamy sobie kapustę. Kapustę musimy sobie rozdzielić mniej więcej na 3 razy, bo damy na spód. Później na przełożenie pierwszej warstwy i na zamknięcie. Pierwszą warstwę mam położoną. Teraz na tą warstwę wylewam sobie trochę tego soku. Proszę zobaczyć, naprawdę gęstawy sok, ale taki właśnie lubimy tutaj do picia. Super. I teraz tak, dajemy kilka śliwek. Śliwek nie kroiłem, wyciągnę sobie tutaj tylko te pestki. Śliwki też sobie tutaj na pół rozdzielam. Jabłko tak samo. Nic nie zapomnieliśmy? Nic nie zapomnieliśmy. Teraz mieliśmy 6 sztuk mięsa, czyli
kładziemy sobie tutaj trzy schabiki. Super. Kolejna warstwa kapusty i ta sama sytuacja. Znowu trochę soku jabłkowego i zostawiamy sobie trochę soku na samą górę. Ja już tutaj kapusty więcej nie dosalam, mięso jest dość słonawe, no jeżeli chcecie, możecie sobie kapustę trochę jeszcze osolić. Ja tego nie robię. I znowu oczywiście śliwka, ta sama sytuacja co wcześniej, kilka jabłek. No takie danie z jednego gara naprawdę jest przepyszne, robiłem już kilka takich filmów, między innymi żeberka w kiszonej kapuście też właśnie z takiego gara. Zapraszam na mój kanał, bo to są naprawdę pyszności, a taki garnek, gdy sobie odgrzejemy na drugi, na trzeci dzień, to jest jeszcze lepsze. I tutaj cała pozostałość tej musztardy, tego czosnku i tych przypraw. No i standardowo zamykamy to pozostałością kapusty i na górę wylewamy całą resztę soku, którego mamy. No i na górę kilka jabłek, co mi zostało. No i teraz pozostało tylko to przykryć. Mam przykryte, wstawiamy sobie teraz napalnik. Na początku delikatny ogień, tak żeby tam masełko nam się ładnie rozpuściło, ale żeby nam się nic nie przypaliło. Później nam się wydzieli tutaj trochę woda z kapusty, soki tutaj wszystkie się wytworzą. I od momentu, gdy usłyszycie, że zacznie wam się tutaj to wszystko gotować, zostawiamy dalej sobie mały ogień i będziemy to tak trzymać no około 1,5 godziny. Czasami to jest trochę dłużej, no to jest też wszystko w zależności od tego, jaką mamy tą kapustę. Wstawiamy na gaz i zaczynamy sobie to wszystko tutaj dusić. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, schabiki uduszone z kapustą, ze śliwkami, z jabłkami, gotowe. Godzina 40 minut, tyle dokładnie dusiłem, jednego już sobie zjadłem. Przepyszne, kruchutkie, soczyste, naprawdę potrawa godna polecenia. No mam nadzieję, że właśnie zrobicie sobie tak schaba według przepisu, który Wam dzisiaj zaproponowałem. Napiszcie mi później w komentarzu, jak Wam to smakowało, ale ja jestem przekonany, że będziecie zachwyceni. Teraz życzę wszystkim smacznego, do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!